Wiecie, widzowie, co to jest? Nic. Ale wkleiłem tu ziemniaka. To nie byle jakiego ziemniaka, ponieważ zgniłego. A dlatego zgniły, ponieważ dzisiaj zagramy w zgniłego Minecrafta na świecie ziemniaków. Powiem wam tak, wszedł właśnie najdziwniejszy update do Minecrafta, jaki w życiu widziałem. Jak wiecie, są już snapshoty do wersji 1.22 i mam nadzieję, że wersja 1.22 naprawdę sporo zmieni w Minecrafcie, bo ja zawsze lubię te wszystkie zmiany, lubię, gdy pojawia się coś nowego, po prostu jara mnie, prawda, zmiana w Minecrafcie, bo ja jestem fanem Minecraft. Ale ta aktualizacja jest totalnie dziwna. Poisonous Potato, jakkolwiek się to czyta. No, dzisiaj mam nadzieję, że te ziemniaczki, prawda, znajdziemy, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale ja kiedyś nagrałem taką piosenkę, Boże, jaki wstyd. Chodzę po tym polu, ciągle zbieram te ziemniaki. No, ale nie wracajmy do tego, to było dawno i nieprawda. No, a dzisiaj zagramy sobie, prawda, na świecie ziemniaków. Nie spodziewałbym się, że kiedyś to się stanie. Dobra, nieważne, stwórzmy po prostu sobie świat i trafmy do tego uniwersum. Dobra, widzowie, jesteśmy. Póki co wygląda to normalnie, okej? Okay? Jakby w ogóle niektórzy by powiedzieli, nie, to jest normalny Minecraft, co ci chodzi w ogóle, więc po prostu jak normalny Minecraft, to zbierzmy. Zbierzmy normalnie w świecie drewno. Widzę to. Wioska. O kurde, zaczyna się. W trakcie jak biegnę do wioski, to widzowie, poproszę was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, jak chcecie więcej odcinków tego typu, to na przykład co dzisiaj robimy. Trafiamy do świata ziemniaków i słuchajcie, ja mógłbym pewnie pobrać jakąś modyfikację, która wprowadza nam nowe światy do Minecrafta, która wprowadza jakieś no, różne ciekawe rzeczy. To nie jest modyfikacja, to jest możecie sobie to odpalić na swoim Minecrafcie, jak macie oryginalnego oczywiście. Złodzieje. Jesteśmy w wiosce i zacznijmy od podstaw totalnie, czyli zbierzmy sobie, prawda, siano, chociaż nie wiem, czy ono jest nam bardzo potrzebne jakoś, bo zaraz będziemy w świecie, w którym będziemy mieli ziemniaków po dziurki w nosie, więc po prostu zróbmy sobie chwilowo tak, żeby miał po prostu na razie co jeść. Musimy znaleźć pole ziemniaków. Jak wam powiem, że to jest portal, to czy mi uwierzycie? Pewnie nie. No to zaraz wam udowodnię. Dobra, siema wariaty, gdzie są ziemniaki? Gdzie macie ziemniaki? Ja potrzebuję jeden zgniły ziemniak. Nawet nienormalny, wystarczy mi zgniły. Dobra, słuchajcie, zapomniałem zabrać skrzynki, bo włączyłem sobie skrzynkę, żeby mi dało taką, prawda, jak to się nazywa? Ta domyślna pierwsza skrzynka, coś tak, nie, jak to się nazywa? Bonusowa skrzynka, o, bonusowa skrzynka, właśnie, kurde, zapomniałem. W tym momencie przechodzimy do świata ziemniaków i powiecie, nie, to jest niemożliwe, patrz to. Chcesz wejść do świata ziemniaków? Patrzcie, dobra, uwaga, robimy... To będzie szalone. Szybko mnie teleportuj! Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w świecie ziemniaków. Nie poszedł za mną ten golem, więc tyle dobrze. Jesteśmy w Potato Worldzie, jeśli tak to można nazwać. Czyli ziemniako Worldzie. Nie wiem totalnie, co to się wyprawia. Mamy jakąś patelnię, mamy ziemniaka. Może, czy ja mogę tu... To jest piękne. To jest piękne. Czy ja trafiłem do raju w tym momencie? Czy ja trafiłem do miejsca, w którym zawsze chciałem się znaleźć? Czy to jest ziemniaczany raj? No, to jest niesamowite. To jest niesamowite. I patrzcie, tu ziemniaki rosną wszędzie. Pa, tu... O. Co? To zwykła trawa jest w takim razie. A nie, lecą z tego ziemniaki, tylko muszą być urośnięte. Ziemniaki rosną Przechodzę ten labirynt. Dobra, słuchajcie, niech nam się te ziemniaczki usmażą i jasny gwin, dobra. Dajemy kolejne 4 i lecę na labirynt. Przejdźmy go po prostu tam jest chyba początek, tak mi się wydaje. Czekajcie, tutaj, tu widzę, że jest jakieś takie wejście. O, mamy początek labiryntu, dobra, pyk, lecimy tu. I teraz zobaczymy, jak długo nam to zajmie. Słuchajcie, najpiękniejsze jest to, że wy możecie odpalić sobie po prostu to też, nie? Bo to jest po prostu najnowszy snapshot do Minecrafta. Wejdźcie sobie i zobaczcie po prostu, bo to jest niesamowite, że tu można zagrać sobie w świecie ziemniaków. Mam nadzieję, że będziecie słuchać w tle piosenki ziemniaki. Mam nadzieję, że wam pękną uszy. Ej, dobra, bo ja krążę i krążę. Jak tu się dostać do końca? To się kończy kiedyś, ten labirynt? Halo? Czy to jest arbuz w świecie ziemniaka? Potato fruit, ty. O, jest, trafiłem do... Czy ja naprawdę mogłem od początku tędy przejść? Tak o sobie? No dobra, nieważne. Aha, i to wszystko? Dobra, wróćmy do moich ziemniaków, które mi się smażą. Dobra, trafiliście... Dobra, spokojnie. To nie jest wszystko. W tym świecie jest na pewno o wiele więcej rzeczy. Czy tu... Jaki szyfunciu ma okulary! Kurde, też mam takie. No dobra, w takim razie będziemy razem, prawda? Witam przy stole pokerowym. Jest pan gotowy na partyjkę w pokera? Będę rozdawał. Panie kolego, ma pan przekichane wszystko. Wszystko na zielone, to nie jest ruletka. Dobra, nieważne, zostawiam go. O, ziemniaki mi się tu kolejne zrobiły, bierzemy to oczywiście. Ziemniako pszczoła, to jest pszczoła, która ziemniaki ma. W sensie, ziemniako pszczoła dla ziemniaków.
Ziemniaczana pszczoła! Po prostu to chciałem powiedzieć. Dobra, sadzimy tu pierwszego mlecza. Dobra, nieważne. Nie spędzajmy tu trochę, jakby ani trochę więcej czasu. Dobra, jedno bardzo ważne pytanie. Czy ja mogę zabrać to patelnię, która mi smaży te moje ziemniaczki? Ponieważ jeżeli tak, to ja bym bardzo sobie życzył. Ty, a czemu nie zrobiliśmy jeszcze narzędzi żadnych? Czy ja to mogę rozwalić ręką? Proszę, niech to wypadnie, bo ja bym miał taki pies przenośny. Boże, dobra, mamy to, ja już jestem ustawiony, do końca życia będę jadł ziemniaki. Dobra, jeszcze jedno, jak ja zabiję tę krowę, mi wypadnie z niej ziemniak? No, nie, dobra, normalne mięso mi z niej wypadło, dobra, czyli jednak jest trochę normalności w tym, w tej nienormalności. Jak będzie nether ziemniaczany? Jest szansa na coś takiego? Ej, dobra, trafiłem tu na jakąś górę i daleko nie zaszedłem, ale co to jest? Czy to jest jakaś chmurka? Czy to jest chmurka, na którą ja mogę... Dobra, co ja z tego mogę zrobić? Nic nie mogę z tego zrobić, dobra, czyli służy mi to po prostu jako... To się świeci, ten owoc, potato owoc. Dobra, tu, pyk, lecimy na tą chmurkę. Ja muszę zobaczyć, co to jest za bloki, czy ja mogę go w ogóle rozwalić... A, no właśnie, to jest bardzo ważne pytanie, czy ja mogę go rozwalić ręką? Pewnie nie, więc pewnie musimy zrobić sobie siekierę. Albo kilof, pewnie kilof. Więc po prostu szybko przejdę sobie i musimy zebrać w takim razie trochę narzędzi. Dobra, słuchajcie, mam kilof. Ale tylko drewniany. Dobra, lecimy na to coś. Floa tato. Ej, dobra, czy tu każdy blok ma nawiązanie jakby do potato? Tam jest potato spider. O, dobra, znik, nieważne, to już nie było tematu. Dobra, czekajcie, co to jest za blok? Co ja z nim mogę zrobić w ogóle? Bo zbieramy tą chmurkę normalnie, że to ja myślę, że to będzie jakaś chmura, że to będzie jakiś cloud tato, czy jakiś... Cokolwiek, nie wiem, nie mogłem teraz nic wymyśleć. W każdym razie, myślałem, że to jest chmura, ale... Chociaż może to jest chmura, nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Ale zbierzmy to w takim razie, może nam się to jakoś przyda, a może nie. A może tak, dobra, tyle mi chyba wystarczy. Tam widzicie, co jest? Tam jest kopalnia. Tam jest kopalnia. Normalnie kopalnia. Tu... Dobra, git. Gdzie ja mam moje ziemniaki? Tu. Dobra, idziemy do... Nie, zostaw mnie! O ty kurde! Co ja zrobiłem z tym blokiem? Dlaczego on mi się tam postawił? Dobra, słuchajcie to! Ten blok, to jest blok, który mogę postawić dosłownie wszędzie. Co to jest? Co to jest za dziwny blok? Jak to działa? Dobra, czekajcie, ważna akcja, bo tu patrzcie, tu jest podziemny takie... Czy ja tam mam po co iść? Czy tam jest w ogóle jakaś skrzynka kiedykolwiek? Czy coś takiego? Nie, tam nie ma po co iść, ja tam idę po śmierć, nie? Mnie tam na pewno zabiją, 100%, ale ja jestem chory. Cudowny jest ten blok. A jestem zawodowym parkurzystą. Kurde, dobra. Jednak nie umiem tyle, ile myślałem, że umiem. Dobra, jesteśmy tu. Nie, jak creeper wybuchnie... O kurczę, dobra, już chciałem powiedzieć, że tam jest nietoperz, który ma jakby kalatopie, chciałem... Dobra, nieważne. No nie, wybuchnął! Dobra, ja nie mam co tu robić, nawet nie mam jak mam wrócić, nie mam w ogóle nic. Nie mam nic, ja jestem stracony. Jestem stracony w tym miejscu, rozumiecie? Już nic mnie tu nie czeka pozytywnego. Dobra, wychodzę wyżej. Albo nie, ja chcę zobaczyć, jak one wybuchną. Dobra. Aha. Myślałem, że coś się stanie, a tutaj nic. Aha, źle pisałem. Nie, no dobra, widzowie, mam tutaj game moda, to jest single player, dobra, już nie róbmy sobie jaj. Dobra, zobaczmy w takim razie, co jest na tym świecie, po prostu jakby przeanalizujmy, czy jest sens grania na tym świecie, czy jest tutaj coś, po co ja bym mógł w ogóle realnie, że tak powiem, czekać, coś, czego mógłbym szukać. O, co to jest? Dobra, to coś robi na pewno, tu jest głowa Withera. Albo nie? Dobra, tego się nie da rozwalić, nie wiem, co to jest za blok, dziwne bardzo. Au! O ty kurde, wiedziałem, że one coś robią, czułem to. Dobra, przelećmy się po tym świecie i zobaczmy, co tutaj jest. Czy jest tutaj coś, co by mnie realnie... Nie no, dobra, statki są. Uwaga. Nic takiego, to jest normalny lud, rozumiem, ta? Aha. Mapa, dobra, jak... Słuchajcie, jak nie ma map, jak nie ma skarbu, to śmiejemy się z tej gry, dobra? To wszyscy robimy... Dobra, ten blok. Skąd wiem? Aha, kurde, jestem super, ale...
Ale lód jest do dupy. Dobra, to jest portal. Czy ja mogę ten portal taką sobie stawiać, gdzie chcę? Aha, okej, okay, dobra. Ciekawe. Dobra, ale to. Ja chcę zobaczyć, czy ja będę w stanie obrać ziemniaka. Ej, no ale o co to chodzi? To jest bez sensu. To na co mi jest sobie raczka do ziemniaków, jak ja nie mogę jej... Damage to pod... Aha, dobra. Czyli po tej to mopsy dostają dodatkowy damage z tego. No to ma sens, to ma sens. Enchanted Golden Poison Wood pod auto. Dobra, co mi to daje? To niezłe efekty. Dobra, załóżmy tą zbroję i zobaczmy, co to się wyprawia tutaj z tą zbroją. Dobra, wydaje mi się, że to jest zwykła zbroja, ale sprawdźmy po prostu, jak się buty mają. Jak buty wytrzymają, czy mnie ochronią jakkolwiek... Ty, ja jakoś tak wolniej opadałem, czy mi się wydawało? Dobra, nieważne. Uwaga, tu. Bip. A, buty mi się zniszczyły! Joki smar! Dobra, ej, to fajne nawet, a co to mi daje? Dobra, elytra, czy elytra mi coś daje? Uwaga, przelećmy się elytrą. Totalny bezużyteczny przedmiot, po prostu elytra jak elytra. Czy jest tu coś, jest... Dobra, to. Poisonous Potato Hammer. Ja nie mogę. Knockback X, batato, czyli nie topesz, bo bat, batato. Poisonous Potato Zombie. Zombie Tato powinno się to nazywać. Dobra, to mega spa... Dobra, sprawdźmy to. Muszę to zobaczyć. O kurde, co tu się wprawia. Nie atakuj. Dobra, okej, to jest jeszcze większy. Spadajcie nam na dół, dobra. Aha, oczywiście Witherowy jakiś efekt mi dał. I co? Slime Tato! Slime Potato! Dobra, sprawdźmy to trochę inaczej. Weźmy sobie jeszcze raz ten młot i weźmy tego mega ziomka. I teraz tak, uwaga, stawiamy go tu. Pyk! I dostajesz ciosa, uwaga, i lecisz. Ej, dobra, on przeżył. Całkiem ciekawy dodatek do Minecrafta. Zastanawiam się teraz tak bardzo nad tym, czy jest to kwestia tego jednego snapshota i czy po prostu zostało to dodane do Minecrafta tylko i wyłącznie tak eventowo, żeby, prawda, z jakiegoś powodu po prostu coś takiego zrobić, czy to jest jakby dodatek do wersji 1.22, który będzie tam na stałe. Jeżeli to jest coś, co będzie na stałe w Minecrafcie i po prostu w pełnej wersji gry również zobaczymy takie coś i od tej wersji gry teraz co wersję będziemy mieli również Potato Worda, no to... Trochę dziwnie, szczerze nie jestem przekonany co do tego, czy jest to dobry ruch, w który pójdzie Minecraft, bo jest to taki, no, dziwny świat, który tak naprawdę totalnie nic nie wnosi i szczerze mówiąc nawet niszczy, ponieważ tak jak teraz były osoby, które mogły bardziej lubić na przykład hodować ziemniaki, bądź nie wiem, czy tam nie ziemniaki, marchewki, czy nie wiem, jeść mięso w Minecrafcie i tak dalej, tak w tym momencie ten świat i dostanie się do niego jest na tyle proste, że traci totalnie sens zbieranie jakichkolwiek innego jedzenia, po prostu będzie się szło do wioski, będzie się robiło ten portal, będzie się do niego wchodziło, będzie się brało ziemniaków po czoło i tak naprawdę z jedzeniem nigdy nie będzie problemu. Patrzcie, tu ziemniaki rosną wszędzie, to nawet to nie ma znaczenia gdzie. Po prostu gdzie idziesz, tam zbierasz ziemniaka, więc krótko mówiąc, dziwne totalnie, ale bawiłem się dzisiaj dobrze, nawet mi się ten świat podobał. Więc jak chcecie jakiś kolejny odcinek z tego świata, dajcie znać w komentarzach. Na pewno zrobimy sobie sprawdzenie najnowszej wersji Minecrafta 1.22, jeżeli tylko, jak tylko wyjdzie, jak się skończą snapshoty i będzie pełna wersja gry. No i tyle. Widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Elo!